Wysoka Izbo, przed chwilą kolega poseł mówił o żenującej debacie w Parlamencie Europejskim. Szanowni Państwo, żenująca debata w sprawie Trybunału Konstytucyjnego trwa od początku tej kadencji u nas w kraju. Pan pozwoli, panie marszałku. Panie pośle, bo będę jednak musiał uznać, że pan prowadzi. Mówimy o wrogach ze wschodu i zachodu. Sami jesteśmy wrogami wobec własnego narodu, własnej ojczyzny, prowadząc w taki sposób debatę. Niech mi pan. Panie pośle. Panie pośle, proszę mi powiedzieć, jakiej treści jest wniosek formalny? Jakiej treści jest... Proszę państwa, Głoszę wniosek formalny. Nie, proszę powiedzieć mi, jakiej treści jest wniosek formalny. Panie pośle, proszę mi dać dokument. Zwracam się do pana posła Tomasza Lenca. Przywołuję pana do porządku na podstawie artykułu 175 ustęp 3. Panie pośle, proszę opuścić mównicę, bo zakłóca pan posiedzenia Sejmu. Przywołuję pana do porządku i stwierdzam, że uniemożliwia pan prowadzenie obrad. Panie pośle, stwierdzam, że uniemożliwia pan prowadzenie obrad. Na podstawie artykułu 175 ustęp 5 podejmuję decyzję. Panie pośle, zwracam się do pana o opuszczenie mównicy. Panie pośle. Panie pośle, nadal uniemożliwia pan prowadzenie obrad. Na podstawie artykułu 175 ustęp 5 podejmuję decyzję o wykluczeniu pana z posiedzenia Sejmu. I zgodnie z regulaminem Sejmu proszę opuścić mównicę. Zarządzam przed 10-minutową przerwę.